teraz wytłumaczyć się. Gdzie mówią o Kościół się ma tyle materiału. Kościół ma dzisiaj tyle książek. Że tej wiedzy też mamy tyle, że ale takie kazanie, to jest nieprawdą. No może mieć dużo rzeczy, a też trzeba mówić naprawdę. I tak jest niestety masę rzeczy, to jest to, co wygląda. Czy przewartujemy, czy to ma jakieś znaczenie duchowe, bo wielu ludzi się sugeruje o, bo tacy znani. Ja wam powiem, na dane kazanie, które jest, będzie 10 autorów i 10 autorów będzie co niego pisać. My musimy znać Biblię dzisiaj. I to też zaniedbane w Kościele Słowo Boże. Bo Bóg tak nigdy nie prowadził, żeby prowadzić ludzi z daleka Słowa Bożego. Nawet Pan Jezus zaczął jeszcze uczciwego mieszczenia Duchu Świętym. A nie będzie uczciwy, aż do dnia Ziemi Świętej Wielnością. Tak? Czy jak to nazywamy? Czy... nie być do tego czasu ochrzczeni. Można zobaczyć, to się kłóci, to nie na Biblii. Ale my musimy to zrozumieć, że to jest bardzo istotna kwestia. Dzisiaj słyszymy, że dzisiaj tyle jest tych materiałów, tyle jest tych różnych książek, tyle jest podręczników, tyle jest różnych wykładów po prostu. Ja wam powiem, przyjrzyjmy te wykłady i co się okazuje? Może 10% z tego, co jest w księgarniach, jest duchowe i jest naprawdę pisane przez Ducha Świętego, co nas wzbogaci duchowo, do czego się Duch Święty przyzna. Oczywiście to u niektórych jest tak dziwnie, że oni są uwolnieni i oni Duch Święty się do wszystkiego przyzna. Jaka by herezja nie była, tak Duch Święty się rzekomo do wszystkich przyzna. Nie, Biblia mówi jasno. I skoro dzisiaj doktryna jest nieważna, tak wielu dzisiaj pastorów głosi się doktryna jest nieważna. Tak wielu ludzi głosi dzisiaj, że teraz wystarczy tylko być dobrym chrześcijaninem i teraz nie. Dobry chrześcijanin w jakim sensie? Jesteśmy dobrzy z powodu Chrystusa, pierwsza rzecz. A po drugie, mamy przechodzić uświęcenie. A nie będzie uświęcenia, jeżeli nie będziemy mieli uwolnienia, nie będziemy robić walki duchowej. To jest o czym my tutaj mówimy. I Bóg chce dzisiaj coś zrobić. Bóg chce, wiecie, od dziesięcioleci, dwudziestoleci, wszyscy czekają na przebudzenie, może dłużej nawet. Niektórzy mówią, że oni są tak na przebudzenie. Chwała Bogu, jeśli to jest prawda. Spokojnie, chcę to zobaczyć. I jeśli my w tym przebudzeniu, jeśli my chodzimy faktycznie z Bogiem, to jedną sprawę Ducha Świętego będzie nam dawać dobrze do tym. I jeśli ktoś się z tym nie zgadza, zapraszam do Galacjan. Dlaczego by Paweł mówił, jeśli ktoś musi nic o Ewangelii? A Paweł nie był z tych, którzy głoszą. Ja tylko głoszę, Pan Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał na trzeci dzień, został wzięty i to jest moja cała nauka. Poszło, nie? Paweł tak nie głosił. Paweł głosił, bo Paweł wiedział, wiecie o co to chodzi. Że nie wystarczy tylko przyjść do zbawienia, to jest to najważniejsza decyzja w życiu. Ale my będziemy się wzrastać w języku. I jak jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, co ma miejsce, kiedy my mówimy na językach? Czyli już na językach czułeś ciepło, rozradowałeś się, to nie do Duch Święty, bo on nie wszedł jeszcze do środka. Zapewne, że Duch Święty, który jest gdzieś tam, z wami będzie was. To jest prawdziwy Duch Święty, innego chrztu nie ma. Nie ma innego chrztu Duchu Świętym. Jeden chrzest Duchu Świętym i jest to jest obserwowane stworzenia. Jasno tym Biblia mówi, zarówno Ewangelię, jak i Dzieje Apostolskie, jasno nam to pokazują. Jednak dzisiaj są ślepcy, którzy po prostu cisną coś innego. Jeśli ktoś ma inny chrzest od tego, o którym mówię teraz, w sposób inny, przepraszam bardzo, nie masz Duchu Świętym, to jest taki ważny. Może dziś obecność była na zewnątrz, ale nie masz tego księgu. Także i przez 10 lat, 20 lat, teraz wszyscy, wiecie, są tysiące książek, jak zrobić przebudzenie. O, to musimy teraz, tu musimy patrzeć, tu teraz, a jeszcze ostatnio słuchałem, też muszę wyłączyć zaraz, bo mnie telefonował gościu. Dał przepis, jak to przebudzenie zaokrzyczyć, dobrze się zachowali. Bo jeszcze pewnie do budynku chodzi, bo może to nie jest w ogóle przepis na przebudzenie. Jeśli my popatrzymy do Biblii i policzymy i zachęcam każdego, każdy, kto się nie zgadza z taką nauką, zapraszam do Biblii, to jest nauka z Biblii. I wierzę, że Duch Święty to mówi jasno. Niech przeliczy ile razy, bo dzisiaj mam wrażenie i dotrzeł przez mówię, że w Kościele Świątkowym praca Ducha Świętego, znaki cuda, uwolnienie demonów przeszły na dalszy tor. Nie tam na drugi, to gdzieś tam jest w tyle. Od czasu do czasu. To wiesz, dobra, robimy swoje rzeczy. Tak? Nie. Jeśli tak jest,
Kościół jest po prostu zastoju. Ja właśnie lubiłem z tym kościół, więc no, o ile kiedykolwiek funkcjonować normalnie, jak dzisiaj jest po prostu i nie zależy, że imprezenty by fałszywe kiedyś. I do dzisiaj nie mają. Ale ten kościół właśnie mówi, że teraz zachowanie my robimy przebudzenie. I taki jest zapisał, wszystko przez abstyna. Bo my zachowanie nie robię przebudzenia. To, że ja się zachowuję dobrze i pomogę komuś, nie robi mi przebudzenia. Bo Biblia jasno na ten temat mówi, że przebudzenie w jaki sposób przychodzi, kiedy się ludzie modlą. Kiedy osobiście chodzą. To nie chodzi, żeby zgromadzić milion chrześcijan, teraz będziemy, modlić się i teraz takie przebudzenie przyjdzie, bo gdyby tak było, to nic się tak zrobili. Nie, tu chodzi o osobiste chodzenie z Bogiem. Po co, jeśli pośród tych miliona będzie 5, będzie 50, będzie 100, będzie 1000 nawet. Jakiś fragmencik tylko. A reszta sobie nastaje z tym kosztem zwiedzenia. Dlatego dzisiaj są heretie. Dlatego dzisiaj świat chodzi do kościoła, dlatego że nie ma postawione jasne granice między kościołem a światem. I mi nie chodzi kościołem w sensie, wiecie, budynek jak mamy, to nasz kościół i innych kościołów nie ma. Czyli, że jak ktoś do naszego budynku nie chodzi, albo ktoś już nie wchodzi do naszego budynku, to znaczy, że już poszedł do świata i już jest nie w kościele. Kolejna nauka, z którą się spotka z konkretną herezją. Głupotą. Kościół nigdy w Biblii, mogę tutaj rzucić wyzwanie każdemu pastorowi, każdemu ewangeliście, każdemu usługę za uwolnienie nawet, czy komukolwiek, nigdy w Biblii, w Nowym Testamencie, kiedy mówi Jezus, opisuje Jezus Kościół, nigdzie nie jest napisane, że Kościół to jest budynek. Nigdzie. Ani jednego wersetu tu nie ma. Natomiast, co będę powtarzał, właśnie ogłosić dla wielu to z herezją, ale ja tak mówię. I dla wielu uwolnienia demonów też jest herezją. I po prostu dlatego, że nie czytali Biblii. Proszę, rzucam wyzwanie tutaj. Jeśli ktoś ma odwagę, jeśli ktoś mi weźmie Biblii, pokaże, gdzie to jest, pokaże mi w kontekście, pokaże mi Nowy Testament i Stary Testament zarówno, to jest to zapraszam. Ale Biblia co mówi i co jest kościołem? W Starym Testamencie co było? W Starym Testamencie, gdyby przygotowywał ten Stary Testament, czy może to nazwać kościół, do tego, co będzie w Nowym Testamencie. Czyli to, czyli był szpytek, wiemy, że nawet w Starym Testamencie nikt praktycznie nie mógł wchodzić do tego miejsca świętego, prócz jeden raz ten kapłan wchodził, to było wszystko, prawda? Ale co się zmieniło, czy coś ile? My musimy to zrozumieć. Wiele ludzi nie ma zrozumienia. Wiele ludzi w dalszym ciągu chodzi w starym systemie. W systemie starotestamentowym i tak kościół organizują. My mamy kościół w Nowym Testamencie. My mamy nowotestamentowy kościół. I Jezus powiedział. Kobieta, która przyszedł do Jezusa, zapytała się, że u nas zamarzanie, idą gdzieś tam jakieś górę mają, włażą na tą górę i w jakiś tam sposób Boga przeporą, to potem bałwochwalcą, bo z tego co wiemy, to byli zamarzanie bałwochwalcami, tak? I Żydzi z nimi nie trzymali, Żydzi uważali w pewien zły sposób, prawda? A natomiast ona powiedziała, ale wy, jako Żydzi, nie tyle, że to Pan Jezus takie coś wymyślił, ale wy mówicie, że w Jeruzalem była bardzo podobna nastawienie do kościoła, jak jest dzisiaj. Wy mówcie z tym. Mówię, wy jak ktoś by tutaj do tej świątyni tu nie chodził, wiecie, w społeczeństwie go traktowali źle, o tutaj, wiecie, bo tu jest, tu było centrum ich spotkań i tutaj każdy, kto prawdziwie życzy Boga, chodzi do jeruzalemskiej świątyni, tak. I dzisiaj jest podobne nastawienie, bardzo podobne. Co natomiast Jezus tej kobiecie powiedział? Powiedział, jak ja odejdę, to moi uczniowie pójdą cały świat i zbuduję piękniejsze jeszcze budowle. Proszę mi znaleźć taki werset. Proszę, wyzywa wszystkich, cokolwiek to jest. Pastora, biskupa, przełożonych jakichś kościołów, ośrodkowych, charyzmatycznych. Proszę mi to pokazać. Pan Jezus powiedział jasno, że ani tutaj, że przychodzi czas, że prawdziwy się wrzeci pokazał duchu i prawie. Jak ktoś nie wierzy, że tak jest, no jest taki kazanie Dawidowi Gerson. Ja nie słucham Dawidowi Gerson, bo się nie zgadzam, że wrzucę. Nie chcę po prostu tam Józefowego, niektórego kamu po prostu wyczytać. Ale jest to takie kazanie na temat czwarty przybytek, czy coś takiego. Tam jest jasno napisane. Wiodą, on tam podaje na przykład przykłady. To też oczywiście mówi. Na początku w ogóle nie był przybytku, nie mody. Później Bóg, kiedy przyszło prawo, to Bóg zrobił przybytek. Później się ten przebytek obrócił co? W świątynię. Bo świątyni nie
nie było to bardzo długiego czasu, kiedy oni jak chodzili i chodzili, Bóg nie kazał wybudować świątyni, kiedy chodzili na pustyni, prawda? Ale kiedy weszli do ziemi, kiedy powiedzmy był ten podwój Kanaanu, kiedy tam oczywiście dobrze parywać nie było, możesz sobie poczytać. Tak? Bo ludzie się nie uczą z historii, ale po prostu tak jak dzisiaj, tak, się zapomnieli, że Kościół katolicki robi i będzie robił w dalszym ciągu. Dzisiaj już uśmiechnięci, tak? Poprzez uśmieszku i głupocie swoje po prostu lecą do katolicyzmu i nie widzą różnicy, tak? Niektórzy. Tyle. I tak samo i z radością. Ale to do czego zmierzam jest tak, że była ta świątynia i wiecie, życie Izraela skupia się wokół świątyni. Co nie zaczęło się skupiać wokół Boga. Jasno o tym mówi Izajasz, jasno o tym mówili wielokrotnie, jest to napisane, że Bóg, wiecie, to co nie brakowało nigdy, to było to, że ludzie chodzili do swojego budynku. Tego, co zawsze było, obojętnie czy zapomniałem chodzić do budynku. Podobnie jest dzisiaj. To, co brakowało, to, że budynek ich odciągał od Boga. Odbluźnię teraz. Jak może budynek odciągnąć Boga? No to poczytajmy Izajasza. Ja nie wiem, jak odciągał, ale otoczka religijna, takie pewne powiedzonka, tak, tak jak się w Boże podobnie, stały się, wiecie, stały się religią. Tradycją. I oni, zobaczcie, wojnie jak Izrael nie grzeszył, oni zawsze szli do tego. I wiecie, Izrael zawsze na grzeszył, bo nie wie, miał swoją świątynkę i mówi, tu jesteśmy dziećmi Boże, tak, bo nie się dzieci założył. Brali sobie żony sąsiadów, tak, i się założyli z nimi, uprawiali marnotrawstwo. I podobnie jest dzisiaj. Dlatego Bóg postanowił, no, zastanawiam się, nie, bo Bóg powiedział, że ma dosyć takiego czegoś, Bóg powiedział, że ma dosyć świąt. Ma dosyć ich grania, tych grajków po prostu ma dosyć, tak? Bo Bóg powiedział jasno, że ma dosyć ich świąt. Czy dlatego, że te święta były złe? Nie. Czy dlatego, że granie dla Boga jest złe? Nie. Tylko dlatego, że siedzieli w grzechach. I później przyszli tacy brudni, bo opowiedzi tak jak się chrześcijanie myślą. Myślą, że pogrzeszyli, Bóg tego nie widzi. Bo już pastor oczyści, to teraz już mogą chodzić. Ale kiedy chrześcijanie grzeszy, to powitać w świecie duchowym. I szatan zarówno wie, i Bóg wie, jak wierzący ma rozpoznanie, to może to zobaczyć. Nie wiem, się nie da ukryć. Jeśli jesteś w grzechu i jesteś pośród Kościoła, który jest namaszczony w duchu, wielu mówi, jesteśmy ochrzczeni w duchu, napełnieni w duchu, ale nie mają rozpoznania. Możesz tam chodzić, tam mogą wszyscy chodzić, wiedźmy, sataniści, oni nam nie będą wiedzieć. Nie będą wiedzieć, nigdy pytań nie zadają. Nic nie wiedzą. Nie mają rozpoznania w duchu, bo tych rzeczy, widzicie, tych rzeczy się nie da seminarium nauczyć. Tych rzeczy się nie da nauczyć, że pastor na ciebie ręce nałoży i teraz jesteś powołany rzekomo do służby, tak? Rzekomo, tak? Chociaż niektórych Bóg nie wybrał, żeby być pastorami, ale poszli, bo to byli poleceni, bo to pastor ich nie widział. Tylko ci dobrze ich Bóg widział. To jest właśnie problem. I tych rzeczy nie da się tych rzeczy być oszukać. Bo my mamy albo rozpoznanie w Duchu Świętym, albo go nie mamy. Jak nie mamy rozpoznania w Duchu Świętym, to powinniśmy zaprzeczyć się cicho, zdarnąć dzielę na kuchnię i cicho siedzieć i powiedzieć, Panie, daj mi dalej rozpoznanie duchu, daj mi słowo wiedzy i pokaż mi, obudź mnie z mojej ignorancji, bo to jest dzisiaj apel do Kościoła, obudź mnie Panie z mojej ignorancji, obudź mnie Panie z ignorancji na świat duchowy, obudź mnie Panie z ignorancji, że obo do Kościoła chodzę, to nic nie mogę powiedzieć, no, wymylicie się. Izajasz, kiedy stanął Pan Jezus do Kościoła wczesnego, Pan Jezus zupełnie no powstałem. Pan Jezus nie mówił Lanusia, bo który był dzisiaj Pan Jezus jako Lanusia przedstawiał. Jako bohatera, który w społeczeństwie walczy o równouprawnienie. Jako bohatera, który, wiecie, użyłby sobie powiedzieć jakieś bzdury. Jako tego, który nigdy nikogo by nie skrzywdził. Nie nikogo, tylko opieczki nosi po prostu. Nie jest tak napisane. Nie jest tak napisane. Ja się zgodzę, że Pan Jezus nie skrzywdził, bo nikogo nie poszedł, by nikogo nie bzdury nie dał. Ale z drugiej strony co Biblia mówi? Że Pan Jezus różną się uderzy bezbożnika. Tam jest na sercach i taki werset. I to było prawdą. Ówczesny Kościół pojął przed Jezus i mam pytanie, czy do dzisiejszego Kościoła jak Jezus przyjdzie, to tak staną ci tym szczególnie ekumeników, żeby Pan Jezus nawiedził. I staną tak, Pan Jezus robił swoją pracę, tak będzie i Pan Jezus im co powie? Może wielu z nich powie, bo w ogóle was nie znam. Tak? I się wcale nie dziwił, bo nie wiedzą, oni widzą różnicy. Rozmawiałem, tak jak tak mówię, już powiedziałem to raz,
nie rozpoznają Boga, nie rozumieją pastora. Chrześcijaństwo nie rozumieją chodzenie do budynków. Prawdziwe relacje z Bogiem, chodzenie Duchu Świętym pośród darów Ducha nie rozróżniają od religii i planu kościelnego. Nie rozróżniają. Ale powiedz im to, rybnik różnierstwa, czy się na budynek burzyć, burzycie budynków. Gdzieś to słyszałem. Wiecie, kto był największy, nadal się pali, że zburzył budynek? Pan Jezus. Żydzi pali się, że Jezus im zburzy budynek. I jeszcze jak Jezus zaczął głosić, że my jesteśmy budynkiem, że my jesteśmy, bo tak jak już powiedziałem, że to następny przybytek, który jest, to jesteśmy my. I Pan Jezus nie powiedział tej kobiecie, i nie powiedział, zobaczysz, moje wzięły powstaną i piękne katedry na całym świecie pobudują, piękne spory i będą śniły czystością, i będą wszyscy otwierali klamki, i będzie wykurcowane wszystko, i to będzie na chwałę Bożą, i przez to będzie wzięte nawiedzenie Boże. Nigdzie tak nie ma, to wszystko kłam. A dlaczego w to wierzycie? Bo Biblii nie studiujecie, bo nie macie relacji z Bogiem. I to jest przykre. On im o tej kobiecie nie powiedział, że tak będzie. On powiedział, że ani w Jeruzalem, ani tym bardziej tam, na uwadze na bałwochwalszy pagórku, nie w ten sposób się pokaści. Ale przychodzi godzina, kiedy Duch Święty i prawdzie będą sprawdziwić, to są rodzicielem. Przyjdź Bóg w chrześcijaństwie, z dużych wszech jest tylko kilku prawdziwych czcicieli. Reszta jest albo bałwochwalstwem, reszta jest albo czci w tradycji, w garniturze i czci w programie, który biskup im narzucił. To jest to. I człowiek sobie powiedzieć, że się dla mnie Bóg jedyny wie. Jeśli nie czcisz Boga w dobrym prawie, przepraszam, może być cztery, możesz służyć swojej denominacji bardzo 50 lat, możesz mieć dokonania jako profesor na jakimś tam uniwersytecie, po prostu możesz piękne książki popisać, tam gdzie wszystko chwała, kiedy pójdziesz do nieba, powiedz o twojej książki, wszystko się obróci w perzynę. Bo żadnej wartości to nie dodało. Dlatego, że nie głosimy się Słowa Bożego. Bo Bóg powie, że ja to wszystko w Biblii pokazałem. I mamy dzisiaj pośród czcicieli, którzy tak się ustawiają płynnie po kościach, mamy niektórych tylko czcicieli prawdziwych. Reszta jest dalej, albo po Starym Testamentem, jesteś po Starym Testamencie, przy tronie nie ma się Bogu podobać. Jesteś chrześcijaninem według Słowa Bożego, więc musisz się podstawać tego. I tak jest napisane, i na co jest to napisane? To jest przybytnie. Popatrzmy w Biblii, że Bóg nas buduje w Duchu Świętym jako przybytek Boży. Co to znaczy, że chodzi o przybytku? Nie z jednym, o lokalny kościół, teraz budynek, robimy na budynek, teraz nie tak jak mówił. To jest teologia fałszu. To jest teologia skupienia, dlatego nie ma przebudzenia. Skupimy się, zamiast skupić się na Jezusie, na Duchu Świętym, na pracy za Pana, to się skupiamy na dekorowaniu budynku, skupiamy się na otoczkach, skupiamy się, żeby starszych wieków nie urazić, skupiamy się, żeby młodych przyciągnąć jakimiś nowinkami, skupiamy się, żeby powiedzieć to, co trzeba, bo jak nie to ludzie będą z kościoła, na tym się ludzie skupiają. Program nie będzie przebudzenia w ten sposób mówi. Przebudzenie przyjdzie, jeśli my zaczniemy chodzić z Bogiem. I nowy kościół, nowotestamentowy kościół, mój Boże, powinno być przeszło 2000 lat temu i na początku takich grup. Ale od 2000 lat temu, co diabeł zrobił? Czy oddzielcie chrześcijaństwo, mamy książek, mamy co? Diabeł zrobił przez 2000 lat. Poza wyjątkami. Było kiedyś, słuchajcie, kiedy po przebudzeniu marcu za dni. To nie było tak, jak się właśnie kościoła chowało, jakbyście, o, my mamy, niektórzy się szczycą, my mamy tak, ten kościół się pomógł, tam się marcu za dni narodził, tak? Pokaż sobie, kup sobie książeczkę, posłuchaj i kazać, na temat, co się działo marcu za i jak oni z Bogiem chodzili. I wtedy mi powiedz, że wy pochodzicie z Asuzety, że macie konekcje. Wiecie, Kościół katolicki lubi fałszywe konekcje sobie wyznaczać. Oni nie chciały od apostołów, wiemy, od jakich oni apostołów pochodzi. To, co Bóg mówił od apostołów jednego anioła światłości, czyli Lucyfera. No taki apostoł może ich podciągnąć. No tych apostołów, które przez wieki głosi pogaństwo, które Bóg zakaza. Można ich Kościół katolicki połączyć do Rzymu, do tych bałwochwalszy kapłanów, którzy składali ofiarę boską. To, co się Bóg brzydził, no to Bóg przestrzegł, do tego można połączyć. A Kościół Rzymowy dzisiaj zadaje pytanie im, jeśli wy pochodzicie z Asuza, jeśli wy się wstydzicie z waszą tradycją, to poznajcie sobie, co było Asuza, a poznajcie sobie dzisiejszy stan
mamy więcej pieniędzy, lepszy styl życia, dzisiaj mamy dom. Bo to nie jest problemem dla Boga. Pieniądze nie są problemem dla Boga. Problemem jest, że macie tylko pieniądze. Problemem, że macie tylko tradycje. Problemem macie, że macie tysiące nagrań, tysiące kazań i wiele z tych rzeczy potrzeba się dośmieć. I tak mówi Bóg. Dlatego, że nie stoicie przed Bogiem. Dlatego, że ludzie nie są prowadzeni do osobistej relacji z Bogiem. I każdego wierzącego tu mówię. Stoisz przed Bogiem. Jak chodzisz z Nim. Nie jest to pastora. Nie jest to wielkiej denominacji. Jeśli dzisiaj nie chodzisz, nie chodzisz z woli Bożej, nie jeździsz na misję, dlatego, że nie pastor zabronił, albo twoja żona powiedziała, że nie, to nie jest moje, bo ona ma inne rzeczy do roboty. Tak niektórzy, tak, mam, dam takich ludzi. Bo już sobie, wiecie, jaki jest problem? Wiedziałem taki wspaniały werset, który naprawdę niesamowicie to prawda, ta Biblia jest cała niesamowita, tak? Pani daje nam głód Biblii, tak? Jeszcze większy. Ten werset co mówi? Że jeśli człowiek odchodzi od dróg prawdziwych, tak to proszę trochę parafrazuje, zostanie napełniony własnymi drogami. I to jest to, co właśnie mówi Ruch. Ludzie nie szukają Boga, nie szukają sobie zgody, więc wola dla nich osobista, ale chodzą i napełnią się własnymi drogami. Żona z mężem czy mąż czasami już zaplanował, nie pyta się Boga. I chodzi w wierze, o co chodzi w wierze, tak? Nie, Biblia mówi, że spadniemy z wiary, że nie będzie. Z wiary, co to znaczy wiara? To znaczy, że wierzę, że Bóg będzie po naturalne rzeczy działał. To znaczy, że Bóg, jak ja Ci to proszę, i to Bóg będzie to robił, prawda? Chyba, że to jest sprzeczne z Biblią. Niektórzy proszą Boga, żeby tą żonę, którą tam brat ma, do domu dali. I znam takich ludzi i wiem, że to jest. I nie mówię tego po prostu, żeby sobie pokazać, żeby zrobić sensację. Jak ktoś to nie wierzy, to jest naiwny. Jak ktoś tak mówi, panie, rozbij ten związek. Bo wiecie o co chodzi? Że kiedyś ludzie jeszcze o małżeństwie na tych rzeczach. Bo to też jest wszystko ze sobą powiązane. Kiedyś ludzie mieli wartość, małżeństwo było czymś praktycznie na społeczeństwie indykazu. Były przypadki, ale oczywiście to się wybił. Były jakieś kobiety, które się wybijały i sobie wszyscy nie były traktowali jak coś, jak to nazywali ich, no różnie, tak? Możemy sobie domyślić, tak? Różnie wszystko, mężczyźni to sam. Dzisiaj się zmienia teologia w kościele odnośnie małżeństwa. Zmieniła się teologia od paru lat. Musimy co innego nie było mierzyć. I jest większa odpowiedzialność na tych osobach, które Bóg zakazał wspólnotowego małżeństwa, a pastor Stajki mówi, że im daje to małżeństwo. I jest wielka odpowiedzialność. Bo ci pastorzy poniosą szczególnie odpowiedzialność. A już nie mówiąc o osobistej odpowiedzialności tych ludzi, którzy powinni wiedzieć lepiej, tak? Koniecznie z Biblii. Zobaczcie, gdzie zapytać, a nawet nie widzą z Biblii. Nawet jak nie czytają Biblii, są leniwi, żeby Biblię wziąć, albo mawiał pastor tyle lat, że tylko na Chrystusie skupiają. To właśnie skupiać się na Chrystusie, musisz zrozumieć, co to jest. To znaczy, chodzę według Słowa Bożego. Więc mówię, panie, tak, a to pan Bóg miłuje cię, tak, wielu chrześcijańców miłuje cię, panie, i ty wiesz, że cię miłuje, i tam sobie to może być. Nie jest taka sprawa. Wielu panu powie, panie, mówisz mi, panie, bo już tu ja cię nie znam. Robić wielkie rzeczy na moją chwałę rzekomo. Widzisz, mojej woli, nic mi nie dałeś. Robiłeś to, co nie chciałem. Wiedziałeś, że nie chcę rozwodu. Wiedziałeś, że nie chcę tych rzeczy, mimo wszystko zrobiłeś. Więc to cię nie znam. Tak do wielu Jezus powie, tak. I od wielu, teologia się zmieniła. I małżeństwo powinno być święte, i małżeństwo się nie święte. Małżeństwo dzisiaj staje się czymś po prostu, wiecie, porównywalne, no, ktoś zrobił błąd, później Bóg następny błąd zrobi i dalej, ale Bóg przecież wybaczył, proszę, nie, tak jest bardzo poważnie traktował małżeństwo. Jest bardzo poważnie traktował nawrócenie. Jest bardzo poważnie traktował, jeśli wiesz sobie małżonkę, to musisz sobie zdać sprawę, czy Bóg połączył z nią. I oczywiście, jeśli to jest od Boga, tak? To ma być na całe życie. A więc zarówno przez nawrócenie, jeśli chcesz iść za Chrystusem, to musisz podjąć decyzję, że idę z Chrystusem na całe życie. Podobnie z małżeństwem.
jednej sobie na całe życie. I Bóg nigdy nie obiecywał, że będzie pięknie tylko, w sensie, ja wiem, że Bóg jest piękny każdego dnia, bo piękniki są uciski, ataki czasami, czy diabeł próbuje swoje tam pod tymi kondencje sztygi rozwijać, tak? Tak, my musimy wyjść do tej świadomości. A dzisiaj małżeństwo się traktuje jako po prostu, wiecie, no, rękawiczki stare, przecież jak już się zepsują, to nie będę ich reklamował, bo szkoda pieniędzy, kupuję nowe, prawda? Przecież każdy robi błąd, to są wymówki. To jest niezrozumie. I wiele osób tam stanie na górze, to jest tragedia. I powie mi pastor, bo wzięli ślubu, i ten, i modliłem się, i po prostu nigdy już to jest wcześniej napisane, że Bóg zakazał. Dlatego mówię i do młodych, i do starych. Jeśli jesteś w małżeństwie, małżeństwo jest na całe życie. I w Twoim interesie się modlić o małżonkę. W Twoim interesie małżonka jest modlić o męża. Traktować go dobrze, nie jak psa, bo nie jest psem, tak? Wiele kobiet jest zaangażowanych w służbę dla zboru rzekomo. Bo co innego jest głoszenie Ewangelii, co innego jest bycie czy tam ukrze. A niektórzy to pomylili ze służbą dla denominacji. Religijnymi ruchami i ta kobieta nie jest powinna chodzić z Duchem Świętym. Napełniona religijnością, nasz twarz jest cała twarda, ale napełniona religijnymi ruchami, prawda? Bo nie chodzi robić wolę Bożą, ale po prostu poszła i robi po prostu religijny ruch, tak? I później pastor się, Bóg jest pierwszy, pastor drugi, może jest gdzieś tam skopnięty na 10. pozycję. I tak jest po prostu. I kobiety muszą otworzyć oczy. Bo jeśli tak masz w kościele, albo coś nie tak, albo z tobą, albo z tym, kto tam stoi za pulpitem. Bo jemu się na rękę jest takie coś. A ty będziesz bardziej traktować męża niż pastora. A no pierwszy miejscu powinna się traktować pana Jezusa. Tak? Rozumiemy to? Bo dzisiaj ludzie zaczęli po prostu zmienić. Wracając jeszcze do tej świątyni. Zobaczcie. Ludzie w dalszym ciągu, w Nowym Testamencie, ludzie w dalszym ciągu chcą mieć pracę z tobą, to jest świątyni. Dlaczego? No dlatego, żeby mieć wymówkę, tak jest Stary Testament. Bo dla wielu, wiecie, ta świątynia była taką wymówką. Oni do świątyni szli po prostu, wiecie, żeby się pokazać. No tak, przecież my jesteśmy za dziećmi, bo tak dzisiaj się tylko wygadali. Za dziećmi Bożymi. Dalej jest brat dzieckiem Bożym, żon to żona ma, dalej jest dzieckiem Bożym. No może według ciebie. A Jezus zadał Żydom pytanie w Ewangelii Jana. Bo oni go oskarżali o różne rzeczy, tak samo mnie będą ludzie wyzywać w różny sposób. Ale Jezus zadał pytanie tym Żydom. Bo oni chcieli go zniszczyć, że zrobić coś, co jest przeciwko Biblii, tak nazwijmy, prawda? A on mi powiedział prawdę po prostu. I on powiedział, że wy po prostu w innym przypadku mówił tak samo o faryzeusze, którzy zasili na siedzeniu Mojżesza, tak? Na jego hotelu, czy jak to nazwać, tak? Tronie, czy czymś tam, tak? A w tym wypadku Pan Jezus im mówi, że wy się macie za dzieci, czy dzieci, że od Abrahama, że on tam się wiecie, bo cytuję Mojżesza Abrahama, ale Jezus im powiedział. Tak samo ci niektórzy sobie analogię robią, po prostu do kogo to mówi. Dzisiaj dla wielu chodzenie do zboru jest przed wymówką. Niektórzy idą do zboru po to, żeby się rozwieścić. To samo może zdobić kogoś, ale tak nie ma. Niektórzy idą do zboru po to, żeby swoje grzechy ukryć. To wiem, że tak mi pastor pozwoli. Bo wierzą, że wiecie, jeśli Kościół, to nie jesteśmy my i to nie jesteśmy świątynią, to po pierwsze, jeśli tak masz nauczane, to obawiam się, że albo jesteś bardzo niepoinformowany, albo jesteś po prostu nie jesteś chrześcijaninem. Bo ja ten Nowy Testamentowy w Kościele, obojętnie co przez wieki było, tak, co przez wieki się rozwinął, poprzez system, tak, który próbował się podtrzymać dalszy ciągu się potrzebuje, próbuje potrzeb po chrześcijaństwa, który nigdy nim nie był, po początku nigdy nie będzie. Dlatego ci, którzy są w tym systemie, mówią katolicyzmie, mówię, że muszą wchodzić. Dlatego, że tylko ja chcę tego, czy modlę o to ty, a dlatego, że niech tam będą, to zginą. Mogą tam nawet wyznać Jezusa, mogą nawet być szybko w Duchu Świętym i dalej ci bałmożni, to co chyba. To jest napisane, bałmożna, królestwo może podjąć dziś. Obojętnie, jak jesteś miły, uprzejmy,
piękny, obojętnie co robisz, jak się modlisz, jak skaczesz, jak grasz na gitarze, jak wielkie, Bóg wie co czujesz po prostu. Tam jest napisane. I druga kwestia, jeśli masz prawdziwy sznur Duchu Świętym, to Duch Święty Cię będzie ociągał z Bogu w Państwo. Jeśli masz fałszywy sznur Duchu Świętym, to czy jest to możliwe? No tak, no skoro, słuchajcie, jest to możliwe. A Bóg mówił. Widzicie, dzisiaj problem jest właśnie z tą doktryną, że chrześcijan nie może być dowolny, tylko chrześcijan nie może być. Bo więc zobaczcie, jak to dużo zmienia, jeśli chrześcijan może być demona, bo może Bogu Ducha Świętego, to teraz to nas zmienia diametralnie naszą teologię, diametralnie nasze patrzenie na grzech i diametralnie nasze podejście z Panem. Bo wtedy sobie zdajemy sprawę, że mam nadzieję, że sobie wielu ludzi dzisiaj zda sprawę z tego, że ludzie mogą na tych spotkaniach, tych tak zwanych, jak oni się nazywają, od nowa, tak to się w Polsce nazywa, a zagranicy to bardziej mówią, że to są rzekomo charyzmatyczni katolicy, tak to oni tłumaczą. W Polsce się to nazywa od nowa. Czy to jest w Duchu Świętym, to jest tam znak zapytania. Jeżeli, bo dlaczego? Dlatego, że jeśli to jest Duch Święty, to się wyprowadzi z tego systemu. Jeśli tak to ma miejsce, to jest też skory uwierzyć, że jesteś i że masz Ducha Świętego. Że to jest Duch Święty, ten sam, który był, wiecie, pokierował Marcina Lutra tamtą, jest to ten sam duch, który, wiecie, przez wieki też tak samo, tak jeszcze, za czym jeszcze od Nowego Testamentu został Duch Święty dany, wyprowadzał, czy mówił przeciwko bałwochwalstwu. Tak, to jest ten sam duch. Bóg się nie zmieni po tym bałwochwalstwie, kto się zmieni, teologia. W ekumenie, ktoś powie mi, co to jest ekumenie, ekumenie już było bardzo dawno. Ekumenia była za czasów Wahaba, kiedy była religia zmieszana, jakieś pozory, no i powiecie, jak się zmiesza chrześcijaństwo prawdziwe w Duchu Świętym z czymś innym, to później to już nie jest chrześcijaństwo, to nie jest dalej uwolnienie w Duchu Świętym. To jest upadek. To jest otwarcie się na demony. Tak? Także ekumenie już dawno była, chyba że z Wahaba, kiedy był cały Izrael, oni w dalszym ciągu mogli to nazywać, wiecie, oni to nie nazwali prawdopodobnie religią demoniczną, czyli demonem, to oni na cześć Boga robili w dalszym ciągu. Przecież to nie wierzy, a co zrobił Aaron? Tak? To zrobił Aaron, kiedy nie był. Pod wpływem szatana utoczył jakiegoś po prostu bożka i co nazywali to demon. A dzisiaj to wielu ludzi, wiecie, jakby to się katolicki nazwał, żeby się pojmili, chociaż oni demony są, to jeszcze by wielu osób, jeszcze być może by coś dotarło. Ale nie nazwałby swojej krowy złotej i nazwał demonem. To nazwał Bóg. Zobaczcie, dlatego ja mówię, że ludzie nie rozpoznają Boga, bo to od Bożka. Ludzie nie rozpoznają prawdziwego Jezusa wywyższonego na tronie, którego na krzyżu więcej nie ma, od kawałka jakiegoś obciętych gałązek i jakiegoś odlewu zrobionego, tak? Ma Boga jakiegoś na tym odlewie. Ludzie nie rozpoznają Jezusa wywyższonego, który na tronie jest wszechmogący, od jakiegoś małego dziecka, uszczelonego jak jakiś księżniczka, po prostu w żółtku, jakiś kawałek lalki, tak? Jakieś lalkę, jakieś ciotka to zrobić, zapłacił kratę i później ma z tego niestety. To jest tylko religijny biznes. To jest tylko religijny biznes. To my musimy o to zmoczyć. Mówię o do katolików, do tych tak zwanych charyzmatyków i do tych innych ludzi, którzy chodzą po zborach, głoszą nie do różnicy. Bóg się nie zmienił. Duch Boży się na tobie, to Duch Boży zawsze wyprowadza od demonów. Zawsze cię wyprowadza z niemoralności seksualnej. I ty możesz próbować robić niemoralność seksualną, a Duch Święty ci powie, że to zło. I możesz próbować robić wtedy, i mam właśnie Duch Święty powiedzieć, że on z tym nie ma ręki, on się do tego nie zgadza. Rozumiemy to? I to jest właśnie jedna z tak Ducha Świętego, że pokazuje ci prawdę, że Duch Święty nie ma wspólnego Chrystus z bałwochwalstwem, co ma wspólnego Chrystus z Danielem. Ze wspólnego Bóg żywych, wywyższonych, który zabronił robić obrazu, z Bożkiem uczynionym nasz Panem Jezus. Wiecie, diabeł jest taki podstępny, że diabeł może swoje demony Jezus nazwać. Może Bóg nazwać swoje demony, więc to widzimy, to jest szokujące dla wielu, może to powiem. Ale to jest ten Jezus, który mówi Biblia prawdziwy, który był 2000 lat temu, przyszedł w ciele, bo już był wcześniej, był od początku, prawda? Ale doszedł sobie przez ciele, i zrobi to, co Bóg miał do niego zadania zrobione, może poczytać i nie daje, żeby się przypomnieć, że przyszedł. Że mu Bóg kazał, że powiedział, że to jest to, co on chce, a jest to przyjął. Więc powiedział, dlatego, że jego mówiłem, dlatego, że moja krew, jeśli nie zostanie przelaną, to zrozumiał.
to my nie będziemy odkupieni nigdy, to poganie nie mają szans. My do sprawy nie mielibyśmy szans nigdy. My pod sprawy bylibyśmy grzesznikami, my byli jeszcze gorzej, ten Izrael chodził. Żeby pogan wciągnąć do systemu Izraela z ich bałwochwalstwem, z ich demonami, z ich grzechami generacyjnymi, z ich po prostu, to by było jeszcze taki jeszcze gorsze tragedia, tylko by pójdzie co robi. Tylko potrzeba i z tej krwi Chrystusa przynajmniej, tak, żeby na to odkupić. I mówię, każdy, kto ma Ducha Świętego, jeśli masz płyty w domu, które są o zabarwieniu metalowym, które są o mistycznym zabarwieniu, są niektóre, wiecie, metal może mieć różne zabarwienia. W niektórych gatunkach metalu nie muszą oszacani do spisania pisać, ale nie wiedzą, że oni piszą. A my, chrześcijanie, ktokolwiek kościół się siedzi, ignoracja go, dlatego oni nie wiedzą. To naturalnie jest, że ludzie przychodzą i patrzą, bo mam płytę takiego zespołu metalowego, gdzie idzie do śmieci. O, mam książkę jakąś taką starą, sennik jakiś. Mam książkę starą, jakieś horoskopy, przepowiednie, wróżby. On to nie jest od Boga. To jest naturalnie. Bóg takie coś daje, a jeśli ktoś nie ma tego, niektórzy, słuchajcie, mogli być w tych rzeczach. Niektórzy mogą być ciągnięci do tych rzeczy, bo do tego, że to się nie uboli, nie poza tym diabeł. My musimy zobaczyć to, co się w kościołach się nie głosi. Osoba, która była głęboko w okultyzmie, diabeł będzie po prostu wydawał błonnie przeciwko takiej osoby. I ta osoba, która się nawraca i była wiedźmą, i była czarownikiem, musi o tym wiedzieć. Po pierwsze potrzebuje uwolnienia, po pierwsze jeszcze potrzebuje prawdziwego zobowiązania przed Panem, że będzie chodzić z nich obojętnym czasem. Bo będzie nie będą ataki. Potrzebuje uwolnienia, bo ludzie, słuchajcie, te związania, które niektórzy mają sataniści i okultyści, którzy robią, to są po prostu tysiące demonów. To nie jest związanie, które wiecie, niektórzy się modlą, dwa demony wyjdą z wierzchu i jest uwolniony. I on się trochę lepiej czuje, no bo wiecie, jak uwolnienie jakiś demon wychodzi, to się człowiek o troszkę lepiej czuje, troszkę lepiej. Ale to nie tak. To jest znaczy, że jest całkowicie uwolniony. I wielu chrześcijan tego nie rozumie. To dzisiaj są nieporozumienia. Biblia jasno na tym mówi. Kiedy Duch Święty zawsze powiewał, to przychodziło świętość, kiedy przychodziło prawdziwe przebudzenie, to przyjdą cudowne znaki, tak jak były. Ale zobaczcie, kiedy była Samaria, to tak jest napisane, że bez nawet ogłoszenia, zobaczcie, to był powiew Ducha Świętego. Nawet, ja nie wiem, być może ten Filip głosił, żeby pokutować z okultyzmu. Ale ci, którzy praktykowali czarną magię, wnosili swoje po prostu buble, tak, które używali do odczynienia demonów, i wpadli publicznie. Wyznawali, tak, że oni byli tymi, oni to zło robili. Mogli się przyznawać do jakichś głosów, które zrobili. Mogli się przyznawać, że ludziom krzywdę robili. Albo na ludzi jakieś seksualnie narzucali jakieś grunty, tak? Ale oni tutaj przekonani, chodzi o pracę Ducha Świętego. To jest praca Pani Ferączki Ducha Świętego. Jeśli Duch Święty w sobie pracuje, to wejdziemy od razu do bałwochwalstwa. Nie w Pani chodzi, o bałwochwalstwo, czy nie bałwochwalstwo Ciebie. Nie. Jeśli Duch Święty jest w sobie, i jeśli Duch Święty Cię będzie to przekonywał, to Duch Święty Ci to pokaże. Czy się nie stanie, bo muzyka metalowa, nie wiem, może to dla Pana użyjemy, to nie da się. I Bóg nie chce tego. Jak ktoś chce metalu, nie przyjdzie chrześcijan słuchać, tylko pójdzie sobie posłuchać metalu i tam do tego piekielnego miejsca, to jest to płyty metal. Jeśli będą słuchać rapu, to pójdą sobie, tam sobie pójdą słuchać. A jeśli ludzie będą już zniechęceni, będą robić przez to demony i będą już niewielu osób się nawraca, kiedy już jest i mają wszystkie drogi pozamykane, prawda? I teraz zaczynają Boga szukać. Mówią, że już, na samą myśl dla tych rapów i medalnych, że mają dość, bo się tego wysłuchali i im się spożyga się ostatnio, no, proszę. Więc wtedy, co Kościół przyjdzie, chodź, teraz mamy rap nasz, to powiedz znowu rap, tu chcę rap, tam rap, no co jest grany, nie? No nie, ale ludzie dalsze się kierują, dalsze muszą się kłócić. Ale bracie, ty to rozumiesz, bo rozumiem, no właśnie mi Bóg pokazał, ty nie rozumiesz. I my musimy to zrozumieć, to jest praca Ducha Świętego. Stąd Bóg, zobaczcie, w religii, która była wcześniej, ale miał to swój cel, bo to miało pokazać, że to miało przygotować, jak gdyby, na to, co nadchodziło w Nowym Testamencie pod Panem Jezusem Chrystusem, tak? Że my jesteśmy świątynią Bożą. I wiecie, ja co ty mówię. Jeśli ktoś mówicie, tam jest piękna świątynia, myślę, że to jest świątynia Boża, o, idziemy do domu pańskiego, tak żeby, no to jak możesz wchodzić tam do siebie? I to, że nas, i zobaczcie, jest różnica. W Starym Testamencie kapłani składali tam ofiary,
i kapłani, wiecie, musiałeś, żeby zobaczyć tej różnicę, czy znowu Kościół funkcjonuje pod Starym Testamentem, pod wielu aspektach. I wielu aspektów jest błędny, kompletnie niebiblijny. Biblia nazywa nas, że my jesteśmy królestwem kapłaństwem. Jest napisane w Biblii niedzieli, że pastor jest jakiś wierzący i teraz pastor się wynosi i jest płat więcej. Wiecie, ogradzamy pastora, tu ma modlitwę, do pastora trzeba specjalnie jakiś tam, bo wiecie, zrobił się goście po prostu jak jemy. Także urósł po prostu w sławę, tak? Nie jest tak napisane. Jezus powiedział, że władcy tego świata będą was uciskać. Jak widzimy, jak ktoś pójdzie, czy ktoś pójdzie do Sejmu, czy ktoś pójdzie do rządu, czy ktoś pójdzie, oczywiście różne są rządy, ale to jest zasada. Dopóki ludzie żyją w upadek, to że będzie tak się działo. Dopóki ludzie żyją, żeby się darować pieniądze, tak będzie, bo pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Miłość i pieniądze, nie sam fakt. Bo są ludzie, którzy mają masę pieniędzy i są nawróceni i mogą z tych pieniędzy zrobić dobry pożytek, oczywiście tam nie Bóg chce. Niektórzy będą wysyłać do tych służb, które po prostu są najbardziej cwaniackie i najbardziej pieniądze wyłudzają. I nic z tego nie da, bo nic by nie kupi. Tak jak ten jeden gościu pokazywali ten artykuł w tym, że kupili sobie za później taką z kilka tysięcy przyczepy kabiną za później po prostu. No więc bieda kupi, bo zimno, nie to w budzie siedzieć, nie? Przecież pójdę. Nie będę nawet w salonie siedzieć, tak, bo pójdę rzekomo nie z psem takim podwórkowo-ogrodowym, tak? A tylko kupiłem piękną przyczepę za kilka tysięcy, tak po prostu, nie? I na to wasze pieniądze pójdą. Jeżeli nie dajesz pieniędzy na to, co potrzeba, nie dajesz pieniędzy czy na twoją służbę, to jest pierwsza rzecz przed Bogiem, i płacisz ludziom, możesz ludziom tysiące zapłacić i możesz tego nic nie mieć. I może Bóg później będzie stanie przed Bogiem, tylko że płaciłeś takiemu po prostu Jehowowi. Płaciłeś takiemu, który sobie pójdę za swoje pieniądze, kupił sobie przyczepę na później, a powiązał sobie dom za swoje pieniądze. To jest tragedia. Nie jest problemem, że pan sobie buduje dom. Nawet ma samochód. Nie jest to problemem. Problem jest, jeżeli on to wybudowuje, masę ludzi pieniądze znosi, on zamiast to przeznaczy na swoją powieści, mu Bóg da sam. Nie mam problemu. Jeśli jesteś pastorem, jesteś wierzącym i Bóg ci da 5 milionów, i Bóg ci powie, masz sobie wybudować wielki dom i tak dalej, co pan? Swoje pieniądze zostały się od pana, nie wchodzi mnie to. Byleby służył jemu, byleby dom nie stanął się ośrodkiem czci kultu, tak? Bo niektórzy tak może też zrobią, tak? Tak jak kolejna świątynka się zrobią, bo to jest dom pastor, bo teraz wiecie, wieńce, kwiatki, sęczowanie będziemy po robić, tak? Nie. Tak nie może być. A to są ludzie skłonni do tego robić. Bałwochwalstwo. Zobaczcie, Gedeon. Wielu z nas przecież znamy tę historię o Gedeonie. Bardzo co było. I zobaczcie, Gedeon zrobił epon. I kiedy Gedeon odszedł, oni, wiecie, to jest tragedia. Przez cały wiki to można obserwować cały wiki. Jest mąż Boży, którego Bóg powołuje, ale on, zobaczcie, kiedy on miał niesamowitą postawę. Kiedy on mówi, że ja i mój dom będziemy służyć Panu i on będzie waszym królem i on będzie nad wami królował. Ale lud tego nie chce. Zawsze ludzie chcą kogoś, żeby nimi sterować. Zawsze ludzie potrzebują, ktoś musi nade mną stać, bo sobie nie poradzę. No tym kimś jest Jezus właśnie. Tym kimś jest Jezus. Musi nie chodzić z Jezusem. To obojętnym jest, w jakiej cudowej denominacji jest. Nawet jeśli by ta była walka, to by nie robiona. To w pewnych aspektach przyjdzie diabeł i będzie mógł się zrobić i wyrolować. I tyle. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, nie jesteś bezpieczny. Ja ci powiem, relacja z Bogiem, znanie Pana osobiście jest jedynym bezpieczeństwem, jak nie. I to burza wszystkie inne rzeczy, które są. Ale będziesz się oburzał, twoje ciało się będzie oburzać, powiesz, że głoszę herezję, powiesz, że zaraz to dostarcza budynki wyburzyć. Nie mamy tego. Mówię tylko, że ty głośny Ewangelii, jak ci Bóg oddał budynek, to ci tam spotykać, nie ma problemu. Mam problem, jeśli ten budynek staje się jedynym miejscem, w którym może być Boga, jedynym miejscem, w którym może być głoszona Ewangelia, a później musisz mieć pozwolenie, to wtedy zaczyna to takie znaki poznaczać. Jeśli nie skupiasz się, że nie jesteśmy... Pójdziemy do domu, uratowałem się, bo mi powiedziano, no do domu pańskiego pójdę. Jeśli jesteś kościołem, jeśli ty jesteś budynkiem, no to jak możesz sam do siebie chodzić, powiedz mi. To są pytania, które ludzie
nie według ich tradycji, ale według Słowa Bożego. Bo Słowo Boże jasno to mówi. I zobaczcie, i wtedy, dlaczego ludzie preferują budynek jednak? Dlaczego ludzie preferują jednak, że ten kaplan nad nimi był? Po pierwsze, dlatego, że nie poznali Słowa Bożego. Po drugie, i niektórzy tak ludzie preferują. Bo po prostu niektórzy nie lubią poruszenia ducha, bo kiedy Duch Święty tobą prowadzi, to ty musisz w pełni chodzić zaufać Boga. W 100% chodzenie sam przed Bogiem prowadzi cię do niesamowitej ufności do Boga. I każdy wierzący był w Biblii i chodził przed Bogiem, miał przebudzenie. Każdy. I wiele osób się tego boi. A to jest jedyny sposób. Że Kościół, jak chce Kościół dorosnąć i stanąć w końcu w tym momencie jako dzieci pańskie, jako po prostu dzieci, nowonarodzenie dzieci Boże i stanąć w takim poziomie, jaki był na początku, nawet choć jeszcze mocniej, to w ten sposób to musi być do relacji z Panem. To jest klucz. Bo ja mam przebudzenie na co dzień. Nie muszę gdzieś tam patrzeć, bo Polska musi głosić, bo ja teraz jestem coś tam. Zeta. Ja mam, jest napisane, że Jezus jest biskupem naszym. I jeśli Duch Święty jest w nas, to Duch Święty stajemy się świątynią. Jeśli my jesteśmy kapłanami, to my przynosimy ofiary, ale nie religijne. Nie przynoszę Panu kwiatków, nie przynoszę Panu czegoś tam, bo Bóg ma wszystko. Jest napisane, że Bóg ma złote i srebra. Bóg ma wszystko to, co jest, bo Bóg to stworzył, tak jest napisane. Co mu możemy dać? Co mogę Panu przynieść? Jako kapłan przychodzę ofiary duchowe robię. Co to jest ofiara duchowa? To jest, że się modlę. To nie jest dosłowna ofiara. To nie jest ofiara fizyczna. I idziemy, jak stary testamencie, musi to ludzie zrozumieć. Inne kapłan jest tam przyzy. Nie jestem pośrednikiem. Ja być do Boga nie jestem niepośredniczy. Między Bogiem a ludźmi w sensie takim, że oczywiście głoszę Magnetu, opisuję Jezusa. Chciałbym nie do siebie, tylko do Jezusa. Mówię, że mnie Pan zbawił, mnie Pan powołał i każdy z nas ma obowiązek głosić Magnetu. I chodzić już z nami, z towarzyszącym. To jest obowiązek każdy w kościele. Ale problem jest, jeśli my zaczniemy nauczać, że wszyscy są kapłanami, nie będzie ludziom czarnej roboty. A więc ustanowmy w kościele, że ci oni niektórzy kapłanami. Tak? Niektórzy tylko są kapłanami. Tych, którzy jeszcze my wylansujemy, ale jest na wolę od czarnej roboty. Rozumiemy, to dlatego tak nie ma. Ale z drugiej strony, Bóg chce, żebyśmy chodzili z nim. Jak ktoś jest z Bożym, ktoś Bóg tam powstanie, chwała Panu, ale musi chodzić z Bogiem. Jeśli ktoś jest, to się z Bożym nie zgadza i Kościół nie chce z tego pobudować, to drogi się rozłączą. Rozumiemy? Tak samo rozsowa religijna nie będzie chodziła ze sobą w Duchu Świętym. Nie da się. Nie da się baptystów połączyć z dzisiejszym kątem. Już to próbowali. Zakończyło się to bardzo źle. Nie da się połączyć duchowego z cielesnym. Nie da się połączyć Ducha Świętego z poznami. Halo? Nie ma czegoś takiego jak charyzmatyczny katolicy. Albo jesteś charyzmatyczny w Jezusie i wychodzę z Bożku i nie ma wspólnego z katolicyzmem. Albo jesteś kłamem i kłamie na nas. Wiecie, kłamie tą nazwę, można sobie nazwać. Wiecie, ten jeden z fałszywych proroków, jak się nazywa? Pan Jezus. Nazwa religijna, bardzo, bardzo biblijna. A teraz mu ciągu? Był to bardzo fajny. I on był przeciwko Jezusowi. Zobaczcie, jakie to śmieszne, prawda? Może się nazywać pięknie, ale może nie chodzi z Bogiem. Może mieć piękną służbę i masę osób, które chodzą, a może nie głosić Biblii przez całe 20-30 lat. To jest prawie wiek. Więc Bóg dzisiaj powołuje nas. Bóg na jednak naprawdę nas to powołuje. I Bóg chce, żebyśmy my z nim chodzili. I żaden paszport, który prawdziwie wierzy w Boga i daje się statystyką, Bóg jest w stanie zachować, nie będzie mówił i kłamał ludzi przez cały czas, że jak są ich budynku, ich denominacji, to tutaj są bezpieczni. Jak przekroczą próg teraz, jak nogę wystawią za budynek, to teraz już tyle się rzeczy tam stało. Wiecie, opisują tyle się rzeczy. A mój Boże. Jeśli takie jest nauczanie, to jest nauczanie kultu, jest nauczanie kontroli umysłu. Jest to nauczanie nie z Ducha Świętego.
jeden wyjściec, jeśli ktoś opuści mój budynek, grupę, do której ja głoszę, załóżmy, i pan opuszcza tą grupę, bo stwierdzi, że coś tam, ale w dalszym ciągu chodzi z Bogiem, tak? Wypuszczamy pewne fakty, pewne rzeczy. To ja nie mówię, że ten człowiek odszedł od Boga. Co mogę powiedzieć? Głosiłem w ten sposób, na przykład wyszedł, bo on się nie zdarza, on musi mieć budynek, on nie musi niestety u świętej wody, on musi mieć ten. Powiem mu tak, że w dalszym ciągu jest z Bogiem, ale on chce chodzić nie w sposób, jak Bóg chce. On nie chce mieć przebudzenia. On chce chodzić, bo tam większość już się wchodzi, bo tak jedna pradziada, może tak powiedzieć, po prostu, no, się przyzwyczaił. Taką ma wizję religii, tak? Nie zgodzę z Biblią. Ale ja nie powiem teraz, wiecie, teraz pójdę do grupy, tak oni pójdzie i robią. Pójdę do grupy, bo on odszedł od Boga, bo on nas tutaj z tej grupki tutaj wyszedł, tak? Jak ktoś tak głosi. I różnica jest, jak ktoś się pokłóci z pastorem i wychodzi, a później pastor to on odszedł od Boga, bo on odszedł, bo jest nieposłuszny do mnie. To jest różnica. Czy ktoś się ze mną pokłóci? No nie powiem, że ktoś odszedł od Boga. Mówił się te nauki spoza takich nauk na przykład. Jeśli miał rację na przykład, tak, załóżmy z czymś, no to on się pokłóci i mówił rację, wyszedł i tak dalej. Ja nie będę mówił, para, on wyszedł, bo teraz jest coś. Ale on tak głoszą. Jak tego się spodziewa na pokłóci, to on jest zawsze, on jest zawsze zły, zawsze jest zawsze dobry. I to jest element kontroli umysłu, tego Bóg każe przeciwko temu głosić. Element kontroli umysłu, który nie powinien być nigdy. Bo kontrola umysłu ma krótkie nogi. Te osoby, jeśli one są wyglądowane w Bogu, one będą się później w dalszym ciągu w końcu odejdą kiedyś. I my musimy wiedzieć, na czym Kościół jest zbudowany, że my, każdy z nas osobno. W Starym Testamencie było to trochę w ten sposób, oczywiście z tego ludu można powiedzieć, nie z klasy kapłanów czy coś tam, byli ludzie, którzy chodzili blisko swoich. Ale było ich niewielu. System Starego Testamentu wymagał właśnie, był jeden kapłan naczelny i do niego przychodzili ludzie, tak to skróćmy, tak uprośćmy, przychodzili, przynosili, bo coś tam potrzebowali, albo coś dzięki niemu, albo przychodzili, żeby jakoś tam coś tam nacocili i chcieli po prostu przed Panem to złożyć. I wtedy tylko kapłan mógł to zrobić. Nie ma pośredników. Kościół, który naucza, że on jest kapłanem, to jest tym, że on jest pośrednikiem, stawia się w miejscu Chrystusa. Pastor nie jest pośrednikiem. I to, że chce, że w miejsce Chrystusa zwiastujemy, to jest znaczy, że my zajmiemy się jego miejsce. To chodzi w takim sensie, to Paweł, musimy zrozumieć. My nie wierzymy czasami, musimy zrozumieć, o co w tym wersecie chodzi. To chodzi o to, że Jezus jest dalej odkupieniem, tylko przez Niego wchodzimy, nie przeze mnie. Bo Ewangelii, no ja głoszę, może ktoś ogłosić brat, może głosić jakaś siostra, może głosić jakaś młoda osoba, albo starsza osoba. I to jeśli będzie to zgodne z Biblią, to znaczy ciągle z Ewangelii, jeśli będzie przyciągnę do Jezusa, prawda? Więc Chrystus, On jest niezastąpiony. Jeśli ja mówię, miejsce, co to znaczy? To znaczy, że Bóg powołał nas, Bóg zbawia na tej ziemi, zwierzących, i później Bóg mnie powołuje, tak jak kiedyś chodził Chrystus po ziemi, oczywiście też chodzi Chrystus, ale ja nie zajmuję Jego miejsca. Problem jest, kiedy Ty zajmujesz miejsce Chrystusa. Bo Chrystus jest jedyny w swoim rodzaju. Jego ofiary się nie da kupić. Nie ma powtórzonej ofiary. Nie ma powtórzonego składania Chrystusa ponownie na ołtarzu. Bo jedynie ten Chrystus, on jest niepowtarzalny. Nie mogę, ktoś nie może do mnie przyjść i być zbawiony, bo wtedy ty, jeśli tak robisz, to się stajesz fałszywym Chrystusem. Ja przychodzę i powiem, że ja jestem tylko odkupionym, a ten, kto mnie odkupi, do kogo potrzebujesz przyjść, ja przekierowuję wtedy. Jest tutaj. Mogłeś go sam znaleźć, bo niektórzy ludzie mają, że niektórzy ludzie nigdy w kościele nie byli, siedzą gdzieś tak jak na przykład Paweł. Chociaż Paweł nie wiadomo. Być może jakiś ktoś na pewno widział wierzących, którzy byli bici i mówili o Jezusie, musiał mieć jakiś tekst. Ale on był z tych ludzi, do których Jezus potrzebował specjalnie przyjść. Niektórzy już tak może mają. Zresztą każdy z nas tak potrzebuje. Jeśli mógł o to. To ma naturalne interwencje.
I wtedy ta osoba w jaki sposób? Ona miała ogłoszone to w stronę Ewangelii. Nie przyszedł do nikogo. Wiecie, niektórzy czują się odrządni, ten Bóg się dobra, bla. Ale ta osoba przyszła bezpośrednio do Jezusa. I Paweł sam powiedział, że mnie nie zrozumiał Ewangelii tak jak wam może. To znaczy, że jak się ktoś teraz źle nie czuje, bo powiem zwiastować pastor, czy to brak zwiastować, czy siostra, czy ktoś w rodzinie, bo teraz masz gorsze na przykład. Nie, absolutnie nie, bo Bóg ma swoje drogi. Jedna jest droga do Jezusa oczywiście, przez Jezusa Chrystusa do Ojca i przez Jego krew mam odkupienie dwóch grzechów, ale Bóg może znaczyć, ale Paweł mówi, że mnie nikt nie zwiastował tak jak w Ewangeliach. Bo ja do was przychodzę, by się nawracać, ale ja nie jestem pośrednikiem. Ja jestem tylko osobą, grzesznikiem, który mnie Bóg nawrócił, który mnie Bóg postawił, Bóg mnie oczyścił z wielu grzechów, oczywiście wybaczył mi wszystkie. Bo jest napisane, że każdy grzech mi jest wybaczony. Bóg mnie w dalszym ciągu oczyszcza jakieś rzeczy, kształtuje charakter, kształtuje jakieś pewne inne rzeczy w moim życiu. Facet naprawdę nie. Uwalnie mnie Bóg w dalszym ciągu, tak? A czy poczuł uwolnienia, czy się z tym nie zgadza, no to zobaczcie. Jak ktoś głosi, że jak ktoś poczuł uwolnienia, to nie chrześcijaninę, to chodzi na niebezpiecznym gruncie. Bo każdy poczuł uwolnienia. Bo tego oczywiście większość kościoła tego nie wie. I później swoje dolegliwości upatrują, no nie, to jakieś ciała, że to tam jakieś bakterie, wiecie, takie głupoty gadają. Wielu rzeczy jest spowodowane demonami i większość, ja czytałem takie coś, że to co właśnie większość chorób, jak nie wszystkie, ponieważ wszystkie dolegliwości są pochodzenia demonicznego. Albo demon z zewnątrz się atakuje z powodu rytuałów, które były zrobione. Z powodu duchowego ataków, które czarownik, czarownica, praktykant jakiejś religii, okultysta, jakkolwiek go nazwie, satanista czy ktokolwiek, przeciwko tobie zrobił. Bądź jest ten demon już na przykład w swoim ciele i on na przykład wywołuje pewien stan. Jeśli tego nie wiesz, jesteś biedakiem, bo będziesz chodził od lekarza do lekarza, od zboru do zboru. I jeśli trafisz na zbór, który uwalnia na demonów, to może im to przyjść do głowy, że to będzie demoniczne i niesamowite. To jest. Jeśli chodzisz z Bogiem, to ci Bóg pokaże od razu. Jeśli ty jesteś otwarty na Boga, i ty znasz Biblię i jesteś wdzięczny, że Bóg ci będzie pokazał, tak? To co wtedy? To wtedy ci Bóg pokaże. I będziesz mógł to zgromić, bo to wszystko, co przyszło, to absolutnie te symptomy, cokolwiek to jest ból, jakieś tam inne rzeczy, one po prostu przyjdą. Ale jak wchodzimy w ciele, to ja powiem, chodzenie w ciele jest bardzo niebezpieczne. Chodzenie do lekarza jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że burzy do ludzi wiarę. Dopóki oni chodzą w wierze Bogu, ale. No, czyli przynajmniej 50% nie wierzy Bogu. Wierzy Bogu tylko na 50%. Wszechmocnemu, potężnemu Bogu. Ci nie ma godności pokrytej. Ja mówię do wszystkich hipokrytów, co tak robią. Śpiewasz Bogu, Pan Duch Wszechmogący jest, najlepszy wszechwiedzący, on wszystko może. On ludzi wzbudza z martwych, on wyżganie demony, on wszystko może. I na sam koniec powinien śpiewać, ale ja wierzę tylko 50%, bo jeszcze nie do wiary nie idzie powiedzą. Bo ciekawe, czy już sporo takich dosadek jest, a po prostu się wszyscy zniechęcili? Nie. Może być inni, którzy doszli do może powiedzieć, no tak, faktycznie potrzebuje się zmienić sposób, tak. Także świątynią Bożą tu jesteśmy. Pan nie powiedział, będziemy budować wielki katedryzm. No, to funkcjonuje katedryzm, wiadomo, z jakiego to jest ducha i tyle. Ale my jesteśmy świątynią Bożą. A tylko ja jestem Bożą świątynią i Ty jesteś Bożą świątynią, jeśli masz Ducha Świętego przed Jezusa przez krew. I nawróciłeś się w ten sposób, znasz swoje grzechy, to się stałeś Bożą świątynią. I stałeś się małym kapłanem i stąd, jak kiedyś kapłan, wiecie, grupa kapłanów, elita kapłanów, które gdzieś tam, dzisiaj Bóg chce. Dzisiaj Bóg zrobi tak, że dla Nowego Testamentu, tylko to zostało przez lata zaburzone, gdzieś do sprawca szatana, który chce elity powołać po prostu. Ten jest elitą, a reszta siedzi w ławce i nic nie robi. Przecież na tym diabłu zależy. To by było, gdyby się wszyscy zerwali z ławek i zeszli Bogu służyć. Każdy zabrał na swoim służbę, bo tak powinno być. Mogliby się spotykać, gdzieś tam komuś pomóc, czy modlić się wspólnie i tak dalej, ale każdy ma swoje służbę, bo tak jest naprawdę. Bo my jak zrozumiemy rolę kapłana, to nasze życie się zmieni. Jeśli ty jesteś kapłanem, to znaczy, że ty masz bezpośrednio dostęp, że przez krew ma rankę znaczane,
że zbliżyliśmy się do gdzieś tam jakiejś góry tutaj nawet na ziemi, gdzieś tam